Jesień, a zwłaszcza późna jesień, to taka pora roku, kiedy najchętniej siedziałoby się w domu, no bo mży, wilgoć, zimno, ale ja siedzieć w domu nie będę, bo mam zaprezentować nową serię kamuflażowych rzeczy firmy Tandem Bates, ale z drugiej strony mam to w samochodzie i tak chętnie bym się stąd nie ruszał, ale nie, nic z tego. Trzeba to wszystko pokazać w terenie, jak to się fajnie kamufluje właśnie teraz, jesienią, przy tych zupełnie innych kolorach niż w ciepłych porach roku, co wcale nie znaczy, że ten zupełnie nowy kamuflaż, trochę inny od tego, który do tej pory był popularny, nie będzie dobrym rozwiązaniem również w innych porach roku. Kamuflaż, ważna rzecz nad wodą, wiemy o tym, a to, że on jest taki czy inny, no, to już sprawa gustu i mody czasami. Zobaczmy, jak to wszystko, a tego sporo tutaj jest, wygląda w terenie. Seria Phantom dobrze znana jest od wielu lat. To jest nowy model Phantoma EXL w tej najnowszej kamuflażowej wersji Tandem Bates, w której będą najróżniejsze produkty. Kilka z nich teraz zobaczymy. Opiera się na czterech mocnych poprzecznych pałąkach i oczywiście też poprzeczkach z tamtej strony, które powodują to, że ten namiot, jak wszystkie tego typu właśnie namioty, jest niesłychanie stabilny. On może mieć również narzutę, więc przy takiej pogodzie jak dzisiaj można też dokupić narzutę, założyć, ociepli nam to namiot z jednej strony, a z drugiej jednak pozwoli, żeby para wodna tak mocno się nie kondensowała, co się dzieje właśnie przy takiej pogodzie. W co ten namiot jest wyposażony? Oczywiście z zewnątrz widzimy najprostsze rzeczy, które dzisiaj już są standardem, czyli te rzepy do trzymania wędek. Oczywiście przednie drzwi, to, że one są odpinane i zwijane, to tego nie muszę mówić, natomiast te drzwi, jak i boczne okna również w standardzie mają moskitierę, w innych porach roku, niekoniecznie jesienią. To jest bardzo, ale to bardzo przydatne, o tym wiemy. Komary przede wszystkim. Natomiast przy takiej pogodzie dzisiejszej, kiedy ta moskitiera właściwie nie jest potrzebna, natomiast przydałoby się coś, żebyśmy ze środka na zewnątrz widzieli, co się dzieje, no, żeby nam tutaj deszcz nie wlatywał. W standardzie również są okna. To jest przednie duże okno, które tutaj na rzepy dopinamy i już tę sprawę mamy załatwioną. Ja w tej chwili dopinać tego nie będę. Każdy to może w własnym zakresie zrobić. Zamknę moskitierę. Otworzę w takim razie przednie drzwi i je zwinę. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. A w środku bez problemu mieszczą się dwa łóżka. Oczywiście może być jedno poprzek, ale dwa wzdłuż i jeszcze sporo miejsca na najróżniejszy sprzęt. Możemy jeszcze wejście dodatkowo powiększyć. Kiedy latem ono nie będzie nam potrzebne, bo jest piękna pogoda, a to nam zawadza, no to w takim razie możemy bez problemu to wypiąć, dlatego że całe wejście jest zamocowane na rzepie, więc ten rzep odpinamy i ten przedni panel możemy sobie gdzieś schować. Tam z tyłu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, nie zawsze dzisiaj niestety spotykana w namiotach, tylne okno, które pozwala nam na wentylację. Kiedy jest gorąco, kiedy w dzień świeci słońce i później to wszystko się strasznie nagrzewa, wiemy, jakie to jest ważne. Też z tyłu jest moskitiera. Okno możemy odpiąć, zwinąć. Mamy olbrzymią moskitierę z tyłu, która da nam
świetną wentylację. Natomiast teraz w związku z pogodą, bo pada, jest zimno, okno tylne zamykam. No i oczywiście łóżko w środku, bo jak rzeczby inaczej, Enforcer, maksimum komfort, nazwa zobowiązuje, na 8 nogach aż, więc to łóżko, obojętnie gdzie na nim usiądziemy, na pewno nic się z nim nie stanie. Czasami bywa, kiedy nie ma nogi z tyłu, odwiedzają nas goście, siadają tu i wszystko nam się gnie. Tutaj nie ma takiej obawy, wszędzie jest podpora. Jedna para, druga, trzecia, czwarta para nóg. Oczywiście szerokie stopki z regulowaną wysokością. Oczywiście tak jak cały komplet w wersji Camu. Co to łóżko jeszcze ma ciekawego? Widać od razu na pierwszy rzut oka. Gruby materac. To jest rzecz sprawdzona nie tylko w chłodnych porach roku. Nie tylko. Ale również latem zapobiega temu, że czasami jak są chłodne noce i ten chłód od dołu idzie, on fantastycznie zabezpiecza plecy. Już nie mówiąc o tym, że jest to po prostu wygodne. Ten materac można zdjąć. On jest przymocowany na rzepy, więc jeżeli jesteśmy podczas zasiadki latem, gdzie jest naprawdę upał straszny i ten polar tutaj powoduje to, że pocimy się, możemy zdjąć i bezpośrednio spać bez niego. Co jeszcze? Wbudowana poduszka, niektórzy to lubią, kiedy taka miękka poduszka tutaj pod głową jest, a jeżeli ktoś tego nie lubi, to ta poduszka jest odpinana, jest zamek błyskawiczny, można ją wyciągnąć i spać tak, jak codziennie lubimy, bez poduszki albo ze swoją. Łóżko ma 89, no prawie 90 cm szerokości i nieco ponad 2 metry długości, więc każdy tutaj się zmieści. No i dzięki temu, że ma aż 8 par nóg i mocną stalową ramę, właściwie każdy może tutaj spać. Założyłbym się, że jeżeli ktoś waży ponad 150 kg, bywa, to bez problemu może się na tym łóżku położyć i nic mu się nie stanie. Mamy na łóżku śpiwór, oczywiście w wersji, nowej wersji Camu, to jest Enforcer Extreme Four Season Plus. Four Season to mówi to oznaczenie o tym, że śpiwór, którego możemy używać praktycznie od wiosny do końca jesieni, może z wyjątkiem zimy, chociaż zaraz powiem, dlaczego zimą również go można używać. Bardzo przyjemny w dotyku, oczywiście gruby polar w środku, bardzo mocny zamek z falbaną, więc nie będzie nam się w żaden sposób zacinać. No i tutaj jeszcze jakieś coś, zaraz zobaczymy, co tam w środku jest, w tej kieszonce. O, a w kieszonce mamy poduszeczkę, to jest fajna rzecz, bo ja, przynajmniej ja, często zapominam zabrać poduszki ze sobą na ryby, a tak to poduszka jest w komplecie, możemy ją albo w tej kieszonce trzymać, albo sobie położyć tutaj obok. No i miękko nam będzie w głowę. Śpiwór o szerokości 90 cm, więc idealnie pasuje do tego łóżka. No a co, jak mamy taką porę roku, jak mamy zimę, albo czasami jesień czy wczesną wiosnę, gdzie są przymrozki, no bo zdarzają się sytuacje, no to możemy ten śpiwór usprawnić. I wcale nam nie będzie potrzebny śpiwór taki typowo zimowy. To jest to usprawnienie. Takie samo Camo jak poprzednio, ale to nie jest śpiwór. To jest narzuta. To jest narzuta Phantom EX. Oczywiście w nowych kamuflażowych barwach. Narzuta niesłychanie ciepła. Bardzo gruba. Więc jeżeli na ten śpiwór Enforcer położymy tę narzutę taką ocieplaną, to naprawdę żadne minusowe temperatury nam nie przeszkodzą w komfortowym spaniu i w komfortowej zasiadce. A jeżeli przyjdzie wiosna i noce już będą dość ciepłe, no to wtedy możemy zrezygnować w ogóle ze śpiwora i spać pod samą
narzutą i ciepłota absolutnie wystarczy. Tym bardziej, że ona jest wodoodporna, więc nawet jeżeli przy pięknej pogodzie gdzieś tam pod gwiaździstym niebem się położymy, to na pewno pod nią nie zmarzniemy. To jest komplet, którego myślę, że zawsze warto używać. Może oprócz jakichś ekstremalnych, wysokich temperatur latem, czyli dobry śpiwór i na to narzuta. Jeszcze jeden bardzo ciekawy element, który w tym łóżku został zastosowany, mianowicie takie wewnętrzne klamry plastikowe, które doskonale przytrzymują nogę, kiedy włoży się ją tutaj w tę rurę. O! Zaskakuje to i teraz noga nie ma możliwości, żeby spać, przesunąć się. Czasami przy ustawianiu łóżka tak bywa, a to wszystko doskonale trzyma. Zresztą tych klamr jest więcej w różnych miejscach trzymających właśnie nogi. Myślę, że to jest ciekawe, dobre rozwiązanie. Do kompletu nowej serii Camu, co jeszcze? Maty do odhaczania karpi. Ta sama faktura materiału. Dwie maty. Jedna kołyska tego typu z miękkimi ściankami, oczywiście materacem, grubym, miękkim materacem w środku. Jest możliwość zamknięcia z obu stron, a także od góry, tak żeby spokojnie karp mógł sobie w środku leżeć. Natomiast kiedy wyjmiemy materac, pod spodem jest ażurowe dno, więc woda bez problemu nam wycieknie. Oczywiście ta zasłona służyć może również jako podkładka pod kolana, jeżeli będziemy ważyć rybę. Na razie tego nie ma możliwości. Może za jakiś czas. To jest Phantom, natomiast mamy jeszcze jedną matę taką do szybkiego użycia, na przykład do łowienia na fidera. Ona będzie znakomita, też jest duża, też jest bardzo miękka, a dodatkowo możemy używać jej do ważenia, bo kiedy włożymy karpia do środka i tę matę zamkniemy na zamek błyskawiczny, wtedy ryba bezpiecznie nam będzie sobie w środku leżeć i będziemy mogli ją bez problemu zważyć.